Cześć, witam Was 16 marca we wtorek w dzisiejszym projekcie Słowo. Bo na dzisiaj przypada Ewangelia według świętego Jana, wersety od 1 do 16, rozdział 5. I właśnie w tej Ewangelii Jezus przytacza sytuację, w której bardzo chory człowiek już nie daje rady przeskoczyć nawet najprostszych czynności życiowych, i właśnie on okazuje mu wielkie miłosierdzie i pomoc i pokazuje, jak głęboka wiara w to, że będzie lepiej, i właśnie modlitwa potrafią zdziałać cuda. Ta sytuacja miała miejsce właśnie w Jerozolimie i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wyprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inni wstępują przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. To jest bardzo wspaniała sytuacja, ponieważ ten człowiek mu zaufał i wstał, mimo że mógł się wtedy przewalić, mimo że coś mogło pójść nie tak, właśnie on uwierzył Jezusowi i dzięki temu właśnie wyzdrowiał, dokonał cudu Bóg i zesłał nam właśnie takie miłosierdzie. I tutaj też widać, jak ludzie potrafią być okropni dla siebie i zawistni, ponieważ jest tutaj też fragment: jednakże dnia tego był szabat, rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek powiedział do ciebie: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus odnalazł tego człowieka w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Dlatego Żydzi prześladowali potem Jezusa, ponieważ czynił takie rzeczy w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. I właśnie tutaj pokazana jest sytuacja, jak z rzeczy dobrych, które on uczynił, Jezus właśnie pokazując nam tą miłość do nas, Żydzi, czyli no my, grzesznicy, ludzie, potrafimy jeszcze tą osobę właśnie wyzywać i stawiać kłody pod nogi, zamiast po prostu podziękować tej osobie i starać się, żeby jak największa ilość osób mogła dokonać cudu i właśnie dostąpić tego, co Jezus dokonuje. Więc proszę Was, żebyście jak najbardziej pomagali sobie i właśnie mówili, szerzyli tą Ewangelię, ponieważ jak widać, Jezus działa te cuda, których ja sama też dostąpiłam. Pomodliłam się właśnie w świątyni opatrzności Bożej, między innymi. I właśnie w ten dzień, na wieczór oraz rano, jak się obudziłam, odpuchł mi palec, który zazwyczaj przez kilka miesięcy mi się właśnie uzdrawia, a tutaj to miało w pół doby. Zachęcam Was, żebyście sami przeczytali tę Ewangelię i wierzyli w cuda i właśnie głosili miłosierdzie. Dzięki.